Kucha Stara A, do którego dołączył miejscowość, która mnie interesuje od wielu lat i połączył to tak szczęśliwie, że okazuje się, że wymieniamy się informacjami po dwóch specyficznych, wyjątkowych na tle regionu koloniach tkackich, bo tak można powiedzieć w uproszczeniu. Postanowiłem tym razem zaskoczyć Państwa. Państwo nas zaskoczyli liczną obecnością. Wiem, po wakacjach to we wrześniu może nie będzie tak wielu osób. Okazuje się, że będziemy mieli do kogo mówić, jeśli chodzi o troszkę zaniedbane, już nie będę się żalił, zaniedbane badania o 19, badania na temat mieszkańców regionu, czy subregionu, czy miasta, czy Częstowej okolic przez lokalnych historyków. Piotr w pewnym momencie, kiedy zaczęliśmy, mieliśmy chwilę czasu, to się zdarza bardzo, bardzo rzadko, że możemy się wymienić uwagami na temat pewnych rodów, jak się zwracam z prośbą do Piotra o pomoc, takie SMS mailowe. On poświęca północy i wtedy wiem, że wymknęła się tutaj naszej lokalnej nauce niezwykle interesująca historia rodów, które zubożały, a jak Piotr troszeczkę poszukał w szybkim paśmie, byli znakomicie skoligaceni, to aż dziw bierze, że ci ludzie przepadli z kart historii. O tych rodach nikt już dziś albo nie pamięta i bardzo trudno dotrzeć do jakichkolwiek opracowań, a są porozrzucani. Jak pokażę historia rodu, który wybrałem sobie na początek, bo trafił, Jacek wreszcie mnie zmusił, żeby coś jeszcze, więc Rubachowie. Początkowo myślałem, że jest to jakieś takie genealogiczne nieporozumienie. Tyle lat pracy nad genealogią, jacyś Rubachowie herbu własnego, co wskazuje, że tylko do nich należał ten herb, że nie byli silnie rozrodzeni, że do tego herbu nie wchodziło bardzo wiele rodów, jak w przypadku weźmiemy Myszkowskiej, można zginąć, prawda, Jastrzębców chociażby. Co z tymi Rubachami? Dlaczego zainteresowanie tą rodziną? Bardzo proste. Częstochowa, wchłaniając poszczególne terytoria, doszła do Brzezi. Kiedyś oddalona od Częstowej miejscowość, a właściwie wielki majątek, skoro po wyrugowaniu stamtąd właścicieli poprzednich po 1945 powstała olbrzymia spółdzielnia, czy jak się nazywała, produkcyjna, to wskazywało na to, że to było czyjeś. Więc okazuje się, że do hasła Brzeziny, do historii, którą dokumentujemy szczęśliwie na podstawie danych słownika historyczno-geograficznego, na którym pracują w Krakowie, zaprzyjaźnieni historycy, ze szczególnym uwzględnieniem doktora Jacka Laberszeka, były Brzeziny litera A. Czyli tak jak Kucha Stara AB, tak jak były inne miejscowości ABC, tu powstał problem Brzezin litery A i było tylko jedno wiadomo, że właścicielem był Daniel Rubach. Mail brzmiał tak, ja to zacytuję, Piotrze ratuj. Nie widzę teraz tego zdania, ale tak było. Bo co z tym Danielem Rubachem? Odpowiedź przyszła bardzo szybciutko. Akt urodzenia Eufrozyny Teresy Marii Rubach, córki Daniela. Akt był z parafii świętego Zygmunta. Nawet miałem numer 409 zanotowany, tak? Jeszcze coś o tym, właśnie o tym, to było najciekawsze, że nie da się opowiedzieć teraz chronologicznie, jakbyśmy się porozumiewali. Co się odsłaniało? Za każdym przesyłką i skanami trzeba było iść w inne strony Polski. Ja miałam informację pierwotną i może zacznijmy od tego herbu dziwnego. Rubachowie herbu Rubach. Mam słabość akurat do tej rodziny, ona jest czarno-biała. Mam taki krótki opis, nie zetknąłem się, mimo że badałem przez jakiś czas rody śląskie i rody niemieckie. Jak brzmi opis?
No bo co to jest listki, prawda? Są listki, co to jest? A, proszę Państwa, w genealogii to się nazywa tak, że to są trzy ziółka zakorzenione. Tak, prawda. I już tu się zaczęła świetna opowieść. Jakiś inny domorosły badacz inaczej przedstawił, bo tego nie znam. Nie wiem, z jakiego to jest. A ten mój... Już, to sam. Jeszcze raz, z jakiego to jest? To jest oczywiście z Lisieckiego, ale on się też na Wielonkę powoływał. Tu gdzieś mam, nie mogę teraz dostrzec tego krótkiego opisu. W każdym razie Daniel, szczęśliwie odnaleziony w akcie zgonu zmarł w Częstochowie, co ułożyło się w logiczną całość, skoro sprzedał majątek, no to musiał gdzieś mieszkać. Dobrze, że nie wyniósł się tam, skąd przyszli jego przodkowie, bo byśmy poszukiwali od Pomorza przez samą tą mierzczyznę sieradzkie i wielkopolskie. Mikołaj Luda. Okazało się, że sprawował pewną funkcję i to taką ponad jedną miejscowość. Sędzia sądu pokoju, to znaczy, że należało wziąć pod uwagę, że był szlachcicem, który wybrał gdzieś na przełomie, no można powiedzieć na początku XIX wieku, drogę, która się stała udziałem tej mniej bogatej szlachty, którzy z troską patrzyli, jakie będą plony danego roku, ponieważ byli tak zadłużeni, że często te majątki tracili. One szły na licytację. O tym nie będę mówił, zjawisko jest może znane tym, którzy się interesują genealogią dynastyczną, czyli szlachecką. Dlaczego w naszym rejonie tak się stało w przypadku Brzeźni? Wiemy dużo o Błeżnie, ale tu niespodzianka. Zmarły Daniel zostawił żonę Palwinę ze Skarżyńskiej. Niektórzy robią z nich skarżyńskich. Występują obie formy. My z Piotrem pozostaliśmy przy Skarżyńskich, bo coś więcej dowiedzieliśmy się o tej rodzinie. Herb Bończa, mało tu popularny w naszym regionie. I teraz świadkowie. Świadków było w jednym akcie czwórka i do dziś się zastanawiamy, czy to nie było tak, że oszczono dwójkę dzieci. Jakaś zaległość była sprzed 2 lat i dopisano, więc musieli być chrzestni dwie, prawda? Dla jednego, dla drugiego dziecka i wymieniam nazwiska i co mnie bardzo ucieszyło, bo widzę tutaj dzierżawcę Maus, w jednej formie był Kaliński, on był chyba Kaliński, jeżeli nie raz. Kaliński, tak? Ale pojawił się Tadeusz Kołaczkowski, tą rodziną się interesowałem, tylko dziedzic nie Miedźna, jak myślałem, tylko Kiedrzyna. Dziedzic wsi Kiedrzyna, wyraźnie. Nie posesor czy dzierżawca, tylko dziedzic wsi Kiedrzyna. A teraz proszę posłuchać, rodzice chrzestni. Seweryna Wolanowska, może też to nam nic nie mówiło, i Tadeusz Kołaczkowski, ale nagle Ewa Skorupkowa, przecież to dziedziczka Błeżna. On brzmi do rycerskiego kompleksu, który jak na mapach pokazywaliśmy, kiedy omawiałem Błeżno, był taką wyspą pośród królewszczyzn. Co świadczyło o tym, że ten ród tu siedział bardzo od dawna. No i trudno się dziwić, że mieli prawo patronatu do kościółka drewnianego Marii Panny na Jasnej Górze. Tego drewnianego, który był na szczycie góry i który dał początek parafii częstochowskiej, więc nie było żadnej starszej parafii, jak niektórzy uważali. Błąd wprowadził do nauki Stefan Krakowski w dobrej wierze. W tej chwili już ta sprawa jest przez historyków rozstrzygnięta. Rację mieli dwaj badacze, jeden, który zasugerował, że nie mogło być starszego ośrodka niż miejsce, które już było otoczone kultem, do którego prawa patronat miał rycerz Bielsk Błeżna herbu Postoja i tak dalej, i tak dalej. I to ułożyło się w piękną całość, tylko że zburzyło nasze wyobrażenie o mieście, ponieważ do nauki przeszło, że Stara Częstowa była nad Warką, a Nowa była przy Jasnej Górze, tak się nazywała. Otóż nic bardziej błędnego, była jedna Stara Częstochowa przy Starej Parafii, przy Starej Górze Jasnej, Górze Częstochowy, i Jacek twierdzi, że tam zatrzymywał się król, czyli tam musiał być jakiś
jakiś zalążek grodu ogromnego, jeżeli Kazimierz Wielki przyjeżdżał, a on najprawdopodobniej lokował Częstochowę, musiał się zatrzymać w miejscu bezpiecznym. Musiało to być w jakiś sposób umocnione. Jest mowa nawet o jakimś zamku. Ale to jest dygresja w tę stronę. Kontynuuję. Jeżeli ja mam moją dobrą znajomą, Ewą Skorupkową, jak się zaczęła zajmować, bo dla mnie to było niewyobrażalne. Dziedziczka takiej fortuny, takiego rodu, przecież to wszyscy, te rody były tak skomplikowane, mieli tak wielkie włości w okolicach Częstochowy, nie tylko. Błyszyńscy po całej Polsce mieli fantastyczne kariery urzędnicze, od starostów. Dlaczego nagle ten majątek jej wypada z rąk? I nagle w XIX wieku przychodzi ciągle z Andorowi, jak jakaś piłka, gorący kartofel. A ona wydziedziczona z majątku mieszkała sobie w jakimś domku pod Jasną Górą, bo w Księdze Blędynkowej jest. Czyli ona była, weszła do rodziny, do której należało wszystko. Jeziorkowski to był jej mąż. Ci, którzy uwiecznili się w kościele farnym Zygmunta. Moja powieść trochę ucieka w różne strony, ale lubię, każdy by nam mówił, czego innego szuka. Ja czego innego szukam niż ci, którzy zajmują się tylko dziejami jednej rodziny i chcą mieć tysiące przedstawicieli, a nie patrzą na boki. Myśmy z Piotrem porównali dwa akty poprzedzające i z tego wyciągnęliśmy jakieś wnioski co do chronologii. Trzeba bardzo bacznie patrzeć na świadków, nawet na takie drobiazgi, kto był, udzielił na przykład danego chrztu. No więc wracam do Ewy Skorupkowej. Wyjaśniliśmy już, dzięki pomocy pani Ani Fukushimy, dzięki informatorowi, ja tu wymienię dwa nazwiska na stronach genealogicznych. Część była taka, która oni wiedzieli, że to są jakby sprawdzone, a część prawdopodobnie. Myśmy świetnie mogli połączyć tą wiedzę z różnych. Od herbarzy, które są wiadomo, często bałamutne, nie tak w dobrej wierze tworzone, ale... Tak. Co? Niesamowita rzecz tam się zdarzyła, że się po prostu herbarze potwierdziły. To, co było w herbarzach zapisane, co często wydaje się, że może być skażone niestety twórstwem tych, którzy... A wtedy tak to podwrotnie, dlatego w tym wypadku herbarze tak naprawdę prowadziły nas jakby po sznurku i powiedzmy elementy, których nie jesteśmy pewni. W świetle tego, że gro rzeczy z tych herbarzy nam się potwierdziło w dokumentach, bo rodzina Rubaków daje się czytać. Chwała wszystkim tym, którzy dokonują indeksacji, którzy powodują, że akty metrykalne są w internecie. Tak naprawdę źródeł w internecie jest teraz, nie życia zabraknie i dwóch i trzech żyć zabraknie, żeby przebić się przez źródła. Teraz dostępne są źródła. Kiedyś badacze musieli po źródła, tak jak my kiedyś, do archiwów występować, zajmowało nam to lata. Teraz, jak Andrzej sam wie, mi przygotowanie takiego drzewa zajmuje 2-3 dni. Mam z tego niesamowitą satysfakcję, bo mam jeszcze ten niesamowity dar, że wiem, w którym miejscu szukać, żeby znaleźć. Rubakowie pozwolili nam się odkryć jednej miejscowości. Zupełnie, dzięki jednemu przypadkowi. Brzeziną, gdzie to był ich epizod. To był epizod w dziejach roku. Znaczy tu prawdopodobnie Andrzej mówił o tym... O Gongolinie. Naszukaliśmy się tego Gongolina. Gongolin zapisywany był jako Gogolin. Gogolin, to nas zmieniło. Inne miejscowości. A otworzyło się to. Nie chcę się tu mówiąc... Tak Sandomierskie, powiedzmy sobie. Wcinać teraz dalej Andrzejowi wywód. Jednak chciałem powiedzieć tą jedną rzecz, na którą zwrócić wam uwagę. Herbarze okazały się być prawdziwe. Okazały się prawdziwe, bez tego być. No właśnie, one okazały były się prawdziwe. Okazały się prawdziwe, co wydaje się nie zawsze tak jak jest. Tu akurat okazało się, że herbarze mówią prawdę. Właśnie będzie jako szlubu i to jest prawdziwy wywód. Gongolin, ziemia tuż nad Wisłą, ponieważ jak szukałem, to było tak, Piotr znalazł parafię. Przypomnij parafię. Ja zaraz, tak, spokojnie, już patrzę. Uniew pewnie, tak? Pewnie Uniew, ale to jest, nazwijmy to, starożytna ziemia sandomierska, mimo że dziś jest to województwo świętokrzyskie.
pobliżu była miejscowość i nagle nam wyskoczyły skotniki. I ciekawostkę powiem. Skotniki były wymienione w XII wieku, a była to już bardzo starożytna miejscowość. I proszę sobie wyobrazić, że od należała do klasztoru cystersów w Koprzywnicy, czyli od 1185, potwierdzona w źródłach, od 1185 roku do roku 1944 siedziała tam jedna rodzina. To jest fenomen, który nam jest potrzebny w badaniach genealogicznych, że jest coś stałego pod słońcem. Była to rodzina Skotnickich Herbu Bogowie, która wydała arcybiskupa Gnieźnieńskiego przed laty. Generała, który zginął jako jeden z tych generałów, który poległ we wrześniu nad Bzurą, Stanisław Grzmot Skotnicki, ten człowiek Piłsudskiego jeszcze pod pierwszej kadrowej. I co się dowiaduje, kiedy wszedłem już na strony, szukałem patrona parafii, oczywiście Jan Chrzciciel, pracowałem w Katowicach w redakcji, miałem historyka, który przyznawał się Kazimierza Skotnickiego, notabene. Obok jest miejscowość Bogoria, a oni są herbu Bogoria. Więc znakomita, tak jakby ziemia tu przemawiała tymi nazwiskami. I proszę sobie wyobrazić, czytam, że potomkowie rodziny równe 20 lat temu odzyskali część majątności. Więc to jest naprawdę jakiś fenomen. Co prawda jest to tylko dygresja, ale jak zobaczyłem Skotniki, te starożytne parafie i Łuniów. I to było bardzo ciekawe, że tam było jedno ciekawe małżeństwo, prawda? I sprawdziłem gdzieś Gogoli, proszę posłuchać, ten Gongoli. W słowniku geograficznym, który tak chwalimy Królestwa Polskiego, ani słowa o żadnej rodzinie, ani o jednej przedstawicielu tych, którzy tam dziedziczyli. W 1827 roku, czyli tuż po tym, jak wynieśli się w nasze strony, wieś miała 21 domów i tylko 92 mieszkańców. No dobrze, ale jak sprawdziłem w słowniku geograficznym, który w latach 80. wychodził, zmniejszyła się ilość domów do 13, a liczba mieszkańców zmalała do 60. Z naszych doświadczeń wiemy, że jest mała miejscowość, która na przykład Ruda Guzowska, która staje się żelardowa. A tutaj mamy proces odwrotny, więc nie chcę w to wnikać, tylko taka chwila refleksji. Był też jakby proces, wszystko kiedyś było w naszej historii, rozwój, wszystko się rozwijało. Ale powiedzieli mądrzy historycy, jest też kierunek przeciwny, regresja. I zdarzały się, nie znam przyczyn, nie chcę wyjaśniać, ale my wiemy, jakie były epidemie, klęski żywiołowe. Częstowa może to ciągle potwierdzać, ponieważ straciliśmy najważniejsze dokumenty dotyczące właśnie najstarszych dziejów Częstochowy, łącznie z aktem lokacyjnym, który jest to punktem wyjścia do wszystkich badań. My go nie mamy. I spór, jak powiedziałem, celowo o tym powiedziałem, teraz będzie spór o herb miasta. Rozpoczyna się na nowa wojna o wizerunek herbu. My znamy już wojnę na ulicę, bo dociera do nas i my musimy uczestniczyć w tym ośrodku. A jeszcze był spór historyków, kto tak naprawdę blokował Częstochowę. W tej chwili głosy są już tak zróżnicowane, w sensie tym, że znano, że mógł to zrobić tylko jeden człowiek, który tu przyjeżdżał, zatrzymywał się w rejonie Częstochowy, wydawał i bardzo dbał, żeby ta ziemia się rozwijała. To był Kazimierz Wielki, który podchodził w sposób racjonalny, systematyczny i konsekwentny. I niestety zaginęły te dokumenty, które pośrednio by pokazały jego rolę. Dzieje klasztoru są zupełnie inną historią i łączenie Fundacji Miasta z królem Ludwikiem Węgierskim jest nieporozumieniem, tak samo jak z księciem Władysławem Opolskim. To jest opowieść na zupełnie nie spotkanie, nie ze mną. Wracam do naszej rodziny, która nas wiodła. Piotr świetnie mu pokazuje, jak od herbu wyczytaliśmy jedno. Ja mogę uprzedzić, Rubachowie to rodzina z Pomorza. I to było to zaskoczenie. To jak to? To my tutaj chcemy, żeby w naszej okolicy badać dzieje rodzin, a tu nagle ktoś, kto się deklaruje, że z Pomorza i kariery jeden sobie jeden osiadł. W Gdańsku taki wymieniony przez herbarze, ale jeden został, mogę zdradzić. No, kim był? Mydlach, tak. Ale on tam sprawował taką funkcję bardzo ważną, jeśli chodzi o herbarza, że przyjął, to był kartuz, bo tam jest kartuzja, to mówimy nie o tym głównym
głównej bazylice w Lidlach, tylko o tym kościele położonym bardziej już na wylocie na Garnek. Ja tam ostatnio jechałem na rowerze, zajechałem do niego, bardzo sympatyczny kościółek w takiej budowie bazylikowej, ale już takiej barokowej, bez wieżowych w zasadzie, taki prosty, szczyt fasada barokowa, prosty budynek bez wydzielonych transeptów, w zasadzie taka jednonawowa bazylika. I tam się pojawia osoba Macieja Stanisława Rubacha, czyli Macieja z... To też się zastanawialiśmy, jak czytać zapis herbarzowy. Maciej, tak nazwijmy, Maciej w cywilu, Stanisław w zakonie, coś takiego. To nagle się okazało, że mówimy o tej osobie, czyli Stanisławie Rubachu. Stanisław Rubach. Kto chce poczytać troszkę o nim, to polecam, to się w widelskich aktach na Familii Sewcz znajdzie. Tam nieźle panowie się bawili, powiem, w tej kartuzji, powiem szczerze. Ale to tak jakby zupełnie się jest Maciej Stanisław Rubach i on rzeczywiście nagle zaczyna, ta osoba Stanisława Rubacha, czyli ojca Stanisława, sprowadzać Rubachów do Gidel. Nie rozumiem dlaczego zupełnie, to bardzo się cieszę, że panowie opracowujecie Gidle, bo myślę, że rodzina Rubachów powinna gdzieś być dotknięta, ponieważ Rubachowie zaczynają się pojawiać w Gidlach i w okolicach. Zupełnie. Tu widzimy, że mamy Macieja Stanisława Rubacha, widzimy kto jest jego ojcem i matką, Ignacy Rubach, 1723 rok. Matka, zaraz momencik, przepraszam, sobie pozwolę znaleźć, Ignacy Rubach z matką Małgorzatą Janikowską. Byliśmy w Wielbowicach jeszcze, ziemia wieluńska. I teraz tak, to wyszło już nam z herbarzy, że on, tenże Ignacy, ojca Stanisława, tak? Ojciec ojca Stanisława już pochodził w zasadzie z ziemi gdańskiej, gdzieśmy tam ulokowali, 1723 rok, był synem Piotra Rubacha i był docelowo wnukiem Marcina Rubacha, Teresy Ciecholewskiej, czyli jeżeli tu mówimy o roku 1723, odejmiemy około 20-30 lat, tu już mamy 1600-1700 różnicę wieków, tu już mamy 1680 rok mniej więcej. Marcin Rubach to jest ta granica, którą udało nam się uzyskać dzięki w zasadzie tylko dokumentom związanym z herbarzami, tak? Bo tu nie udało nam się tego potwierdzić absolutnie, bo to już nawet nie jest czas, który można by pewnie w tamtych ziemiach potwierdzić dokumentami metrykalnymi. Cieszy straszliwie, bo te osoby Antoni Rubach, Melchior Rubach, Jan Rubach, one są już wyciągnięte z herbarzy. Ignacy Rubach już znajduje swoje potwierdzenie w akcie, bo jeżeli zapisuje akt, dla potrzeb swoich zapisuje akt w postaci takiej, że dzienną datę zaznaczam, to znaczy, że znalazłem ją w dokumentach metrycznych. Jest ten Ignacy, który ma Zofię Wolfię, tą żonę, i to jest Stanisław z pierwszej żony, i to, o czym Andrzej, to są już synowie z drugiej żony, czyli Małgorzaty Janikowskiej, tu pracują. Imię Prosper Piotr Rzadkie. Prosper Piotr, w ogóle widać, że to nadawanie imion było jakieś, miało jakieś... Przejdź do tego, Głogów jeszcze, ja chciałbym do tego Głogów. Dokładnie, mamy Głogów, tu jest Klemens Jan. Jako miejsce urodzenia Erasma Jana, o którym... Jest, tak. I Erasm Jan jest również. Proszę zwrócić tylko uwagę. Jest Maciej Stanisław Rubach, czyli ojciec Stanisław, który ląduje z ziemi gdańskiej, bo on jest wymieniony nawet w księgach kościele, w księgach zakonu. Jest wymieniony, że on jest po prostu, on jest przybyszem. On ląduje, zresztą to nie jest dziwne, bo kartuzja widelska, kartuzy są na ziemi gdańskiej, bezpośrednio w otoczeniu, to jest w otoczeniu Gdańska. Nagle pojawia się rzeczywiście mocny oddźwięk i mocne powiązanie całej rodziny z Gidlami. Przyrodnik Graf Klemens Jan
zgon w Gidlach, synowie przyrodniego brata, zgony w Gidlach, chociaż tutaj, no proszę, tu jest w ogóle sytuacja taka, że proszę zwrócić uwagę, nie wiem, czy Andrzej Paweł notowany w swoim powieści, ale Klemens Jan jako brat ojca Stanisława, dzieci rodzą się w Siemkowicach. Ktokolwiek wie, gdzie to jest na północ Częstochowy, już tam prawie ziemia łódzka, tak? Kijów, zapomniałem, że to jest ten Kijów gdzieś tu. Mówili o tym i się cieszę, że znalazłem taką miejscowość i nie kojarzymy tego tylko z Kijowem. Tak, Nowa Brzeźnica znowu, potem mamy... Tu nas nie interesuje, Kłobuck się pojawia, Kamińsko się pojawia, które jest tutaj w odcinku orbity zainteresowań Jacka Tomczyka, bo to jest to Kamińsko, które jest przy... Radomsku. Nie. Ono Kamińsko, które jest przy okolicy Panki i Neopolitanów. Tam to są. Ale było jeszcze jedna miejscowość z lewej strony, na Panki, tak. Dalej jeszcze, z tamtą stronę, która to była linia? Walich Nowy. A to też jest szeroko rozumiane Wieluńska. I Rychłowice. Stąd była szlacka. Wielunia, aż po ziemię łódzką. Czy taką czystą ziemię, taką łódzką powiedzmy. Oni się tak rozeszli na Rychłowicach siedzieli, czyli ta Sandomierszczyzna, to po prostu któryś z rubachów tam wybrał sobie małżonkę, stąd był ten ślad do tych skotni. Czyli raczej tak byśmy tą chronologię. Pomorze poprzez ziemię sieradzką, Wieluń i te przeziny to było zupełnie zaskoczone dla nas. Jeszcze mam taką informację. Rubach senior kupił brzeziny w 1828 roku od Feliksa Karońskiego. Ja się nimi zajmowałem, bo jego ojciec to był Amon Karoński, Herbus Rokomla. I tu byli tak świetnie rozrodzeni. Był właścicielem nowej wsi z przeległościami. Dlatego w niektórych aktach jest nowa wieś Karońskiego. Dzięki temu nie mylę z inną nową wsią, na przykład koło Kocina i innymi miejscowościami o tej nazwie. A żona Antonina z Niklaszewskich, tak znalazłem go w dokumencie, kiedy była plenipotencja na sprzedaż nowej wsi 1848. Wiadomo, że to przybysz Sandomierskiego. Tutaj kupił brzeziny. I w jednym z aktów jest jeszcze, wiem już o kim myślałeś, jest jeszcze Krzysztof Rubach, sekretarz królewski, który osiadł w Gdańsku, znana postać i to już jest wiek XVII, także to głęboko udokumentowane. Zakonnik, tośmy mówili, ale tutaj jeszcze mam o takim akcie, tak to Lisiecki, o Michale mówiłeś. Wszedłem na dyskusję na temat, ktoś napisał taki fragmencik o Rubachach i jest nagle tak. Był właścicielem jest podana lata, 1831 do 55, niejaki Michał Rubach był, ale ponoć napisałem, właścicielem Marzenina. Nic mi nie da, bo Marzenin nie jest sędziejowice województwo łódzkie, ale jest też koło wrześni, nie ma czasu. Raz zapis przedziwny u Sęczyc Rajecki. Być może to. Dokładnie, tu nie potrafimy znaleźć, bo tu widać, że jest dziura dalej w szukaniu. Tak. Ale mam prośbę, Piotrze. Ta strona, którą zeskanowałem, naszą Biblią tu była Elżbieta Sęczyc, szlachta wylegitymowana, bo ta drobna szlachta trafiała, która się starała, żeby jednak albo nowa szlachta, która miała wtedy urzędy według heroldyki królestwa, wiemy jak to było, że starali się bardzo potwierdzić to swoje szlachectwo. I jest tutaj, to chciałbym, zacząć na tym pracować, bo pierwsza nasza informacja to byli Rubachowie Herbu Rubach, dobrze. No, proszę zobaczyć, co ten kolega robi z książkami. Ołówkiem, raz mówię ołówkiem. To, że rok się nie zgadza, to się zdarza. Otrzymaliśmy też pewną porcję wiedzy. No nie, mamy niesamowitą zadowolenie, że potrafimy poprawiać twórcy. Tak, że teraz więcej wiemy. I może się wszystko generalnie zgadzało. Rychłowice, tu jest, widzę, ślub tak w Krzepczowie, ale to już są, każda ta linia miała własne życie. Najważniejszy dla nas będzie ten pan, który nie używał pierwszego imienia, tylko konsekwentnie długie. Dlaczego? Bo leży w Paryżu. W
wespół z dwoma innymi ważnymi ludźmi. I mam maila, dostałem kilka dni temu i przyszedł nagrobek. Piotrze, może tak. Ale zaczekaj, Andrzeju. Tak. Zdobyłem znaleźć tu, no właśnie tu. Jej tu chyba nie było. Ale tu chyba jest właśnie ten nasz zakonnik, tak? Czy nie ma? Usęczys? Ja już nie pamiętam, jakbyśmy odrzucali te poszczególne. Najważniejsze było potwierdzenie jednej koligacji. Zaraz ją. Tekla Komornicka, ponieważ to ze znakomitej rodziny Komornicka. Ale zaraz poprzez to. A jak odkryliśmy, to ja nie wierzę, ponieważ na studiach polonistycznych o poetce Marii Komornickiej wiedzieli wszyscy. To była wielka poetka młodopolska, która pod jakby w drugiej części życia stała się mężczyzną. To bardzo ciekawa historia. Dwie książki już o tym napisano. Z tych komornickich, nigdy na to nie wpadł, jakby ktoś powiedział przed laty, że oni też tutaj byli z koligacji, to by nie uwierzył. Znaczy to jest niesamowita też rzecz, tutaj Lipnik mam, tak? Lipnik mi się kojarzył z jedną miejscowością, którą od razu sobie wykluczyłem, bo nie przypuszczałem, że Lipnik w drodze do Julianki Sygątki i Janek z Żurawia jest możliwym miejscem urodzenia tego. Ona znalazłeś, prawda? Ona była córką Leona. No to jest kolejna historia z Bystrzanowicami. Najgorsze to jest to, w założeniu takim badawczym zakładamy sobie, że to jest niemożliwe, że to się dzieje u nas, tak, w tej wsi. Bo nagle szukamy i mówię, Piotre, Lipnik jest tutaj. Otwieram akta metrykalne, szukam, patrzę, jest akt urodzenia tej komornicy. Po prostu tak mi zadali, tak? I to jest niesamowite, bo akurat się okazuje, że ojciec pracuje w tym momencie na dworze, jest, ma jakąś funkcję dworską w tym momencie. I to można szukać całe życie. Ja mam tak akurat, że poszukuję jednego aktu ślubu czy jednego aktu zgonu, bo wiem, że człowiek pełni funkcję na dworze i on mógł je pełnić wszędzie. On nie może pełnić każdej miejscowości. Gdybym może poszukał domów, dla których pracował, to bym znalazł się nim bliżej. Ale czasami jest tak, że te podpowiedzi są Lipnik to Lipnik. Jeden Lipnik otwieram, szukam akta Lipnicki i znajduje się. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce ktoś, to komornicy wyskoczą, nieprawdopodobne koligacje, drzewa i tak dalej. Czyli za każdym tym wpisem, takim lakonicznym usęczys, my możemy znaleźć jakieś drobne błędy albo rozwijać, ale generalnie. Po pierwsze, herbarz poprowadził w dobrą stronę i nie było tu tych pomyłek, które się zdarzają, że ktoś sobie wyprowadzał tak niezbyt prawdziwą genealogię i to potem przypisywał jakiemuś autorowi herbarzy. Dalej, że Elżbieta Sęczysz, która znała te dokumenty, nie mieliśmy naszego dworzaczka. Wielkopolska jest zrobiona tak czytelnie, że jak ktoś ma geny wielkopolskie, to aż zazdroszczę, bo tam prawdę mówiąc jest wszystko. No ale to był jeden taki dworzaczek, prawda? Tu jest gorzej. Wielkopolska tak często nie była przedmiotem tych wszystkich wojen. Tam nie przetaczały się ciągle obce wojska. Nie wiem, to co tam nie kobieta samotna wdowa, to dosyć trudno było poprowadzić tak skomplikowane sprawy majątkowe, kiedy tu ją szarpali młynarze nad warty i był proces i osiano o wszystko. Kiedy ją szarpali, bo warta zmieniła toaletę, opisałem to kiedyś i trzeba było geometry, które wreszcie podzielić, żeby nie dochodziło do bujek, najazdów. Dobra Błeszno sprzedała Henrykowi Weichertowi. To już był taki też herbu własnego. Oni już stali bardziej przemysłowcami czy przedsiębiorcami. 3 lipca 1852 kończy się historia rycerska Błeszna. Tak można powiedzieć. Skończyło się. Tak jak w tamtym roku wyschło źródło na Błesznie. Dla mnie to był cios. Źródło, które biło przez tysiące lat, akurat w tamtym roku przestało już w ogóle. Nie było wody już w tym źródle. Dlaczego? Nie będę dociekał przyczyn. To jest ta data, 3 lipca 1852 i proszę posłuchać, co się stało 26 lipca, 2 lata później. Henryk Weicher dokupił od Daniela Rubacha grunty. Proszę go przesłuchać, szczególnie jeden słuchacz. Zborem Morowna. To jest to, że mogę toczyć boje z tymi, którzy napisali, że to raz był murowany, las murowany lub Morowna. Wierzę raczej w tej transakcji w notariacie las Morowna. Jak wyprowadzić językowo odmowy, nie wiem. Karczmę, poczekaj. I dom gajowy,
jest taka transakcja. Ja doszedłem już do notariatu. W związku z tym te dane kupił od Daniela Rubaka, plenipotencja, ktok i tak dalej. Szczególnie ten bór. Ten bór rozciągał się, jak szukałem późne akty rakowskie, tradycja mówiła o lesie morowna. I na tym miejscu mniej więcej, jak jesteśmy, jak jedziemy do Alei Pokoju, ale od strony, to trzeba skręcić bardziej w lewo przed Aleją Pokoju, tam się jakby udokumentowany jest ten las i ciągnął się w stronę Ostatniego Grosza, bo to były tereny zalesione jeszcze nie tak dawno. Mówiłem tu, że jak powstańcy styczniowi się zbierali, to rozkaz był taki, że zbierają się w lesie przy karczmie Ostatni Grosz, to był jeszcze raz. I szli wtedy plantem kolejowym, który już istniał, do Poraja szukać ratunku, bo okazało się, że no, rozkazy były takie niejasne, sprzeczne i nie wiedzieli, co z sobą zrobić i dobrze zrobili, bo uciekli chyba tutaj, wiadomo, wojskom rosyjskim, tam ich rozlokowano od razu w lasach za Poraja Chorąsa. Każda dygresja jest dobra, żeby tłumaczyć coś, taki fakt. Więc wykaz hipoteczny czytam Dóbr Błeszno z 17 września 1863, czyli wtedy, kiedy Szubert idzie i grzeją się w karczmie Ostatni Grosz i Poznański bez imienia ich częstuje i mówi, że od nich nie weźmie pieniędzy. Skoro to pisze młody człowiek, malarz cechowy, który chce karierę artystyczną rozpocząć, że tak było, to jestem w stanie wierzyć pamiętnikarzowi. I składały się takie Brzeziny B, Dziadki, Bugaj, Bernatowizna, Borek, Ostatni Grosz, Dom jest Pustkowiem Raków, Podbucze z Borem Morowna i Karczma Poczekaj. Z tą karczmą jeszcze musimy trochę poczekać, żeby znaleźć stuprocentowo potwierdzone dokumenty co do lokalizacji. Ona występuje we wszystkich źródłach, tylko jeszcze trochę trzeba poczekać, żeby znowu się nie pospieszyć i zlokalizować na przykład miasto tam, gdzie jego w ogóle nie było. Albo uznać, że Nowa Częstochowa miała prawa miejskie już tam w dokumencie, który krótko nawet nie widział, bo go nie podpisał. Niezmożliwe, żeby coś takiego mogło się stać. Prawda? Chyba, że ktoś uznał, no tak, dokument jest może nieważny, to tak jak nazwa Częstochówka nigdy nie mogła istnieć w 1220 roku. Jest to proste, udowodnione już w nauce, że to było, no, kanonicy mskowscy chcieli te dowody sobie powiększyć jeszcze. W związku z tym napisali Częstochówka w XIV wieku, kiedy taka nazwa zdrowiała mogła się już pojawić, ale nigdy w dokumentach łacińskich z XIII wieku. No to już pojawił się też Żuraw, co mnie bardzo cieszy. W Staromieście, także krążymy takim ruchem konika szachowego od Wielunia w Sandomierszczyzna, a wiemy, że to z Pomorza i to nie byle jaki... A wszystko kończy się w Lidla. Więc tu potrzeba kogoś, kto potrafił to tak pięknie pozbierać z tych i... Niesamowite jest sytuacja, dlaczego Rubak powie lądowanie Lidla. Co nie potrafi wytłumaczyć, że rzeczywiście Stanisław miał ważną funkcję w zakonie kartuskim Lidla, ale żeby miał tak ważną, żeby praktycznie wszyscy... Mój domysł, mogę powiedzieć, zastanawiam się właśnie. Skoro był takim zaufanym klasztorem, dbał o jego pomyślność gospodarczą, musiał się rewelacyjnie orientować w stosunkach własnościowych ziemskich. Skąd, jak, gdzie i być może doradził któremuś z członków rodziny, że no może by warto kupić ten majątek, bo akurat on wiedział, że jest taka okazja. Działu znależała mu się też ranga i otrzymywał odznaczenia, które były powodem, że awansował w tej hierarchii urzędniczy, co było bardzo ważne. I wybudował na hotel naprzeciwko, pierwszy hotel naprzeciwko kolei warszawsko-wiedeńskiej, a potem sprzedał w Bożce z Warszawy. Następna opowieść długa, ale akta notarialne, proszę Państwa, nie kłamią i wolę 100 razy akt notarialny z genealogią rodziny, niż prasowy artykuł, jak rodziła się kolej warszawsko-wiedeńska i co zawiadowca powiedział na stacji do kogoś, tak jakby tam był w 1846. Dowierzam tylko diariuszom, jeżeli ktoś codziennie robił zapiski,
a nie w wieku 79 lat mówi, tak, 19 marca o 17.11 wyszliśmy. Patrzę, piorun uderzył w drzewo, tam kapliczka. Jeżeli by to notował, wierzę, albo rysował, bo mamy takie świetne diariusze, że ktoś potrafi nie tylko pisać, ale interesowało go wszystko, a potem jeszcze chciał jeszcze dowiedzieć się coś o budowie, a skąd to się wzięło. Koniec, Jacek już po raz pierwszy wskazuje. Ale jeszcze o Alfonsie Wolesławie. Chcę pokazać jego nagrobek. Jego punktem dojścia był Paryż. Ale po co ja przyniosłem? Ja przyniosłem tutaj jego życiorys, wydrukowany na podstawie polskiego słownika biograficznego. Jest taki człowiek, był niedostrzeżony, bo nie wiedzieli, gdzie on się urodził. W pewnym momencie mówię Lędziny, prawda? Popełniliśmy straszny błąd. Jeżeli ja słyszę Lędziny, to się rzucamy na nasze rodziny. Ale od czego mamy pana Michała Rosenberga? Przejrzałem wszystkie akta, żadnych rybaków nie ma. To są Lędziny Kołożyce. Więc nazwa miejscowości, tak, Skotnik jest mnóstwo. Dlatego, że Skot to jest nazwa bydło w języku zgockiego. I Skotnica to jest pastwisko, a Skotniki to ludzie, którzy zajmowali się bydłem na potrzeby zamku, starostwa, dworu i tak dalej. Więc Skotniki są wszędzie. Natomiast na pewno nie nasze Lędziny, tylko Lędziny koło Żywna, które tu się pojawiły. I jest ten nagrobek. Był. Był nagrobek. W Paryżu na pewno pani wykład miała. Pani, nie, jej koleżanka, która opiekuje się grobami polskimi we Francji i ze szczególnym uwzględnieniem, tych dużych cmentarzy. Na jednym z nich spoczywa. Teraz, jeżeli chodzi o informacja o projekcie, bo Huta wrześniu należało do gminy Huta Stara, ale parafia. Ta stara częściowo była położona cały czas w Częstochowie, ta stara B była położona w Częstochowie, Huta stara A była położona do 1827 roku w Częstochowie, potem przeszła do parafii Poczesna i tak było aż do, aż pewnie jest, nie wiem, do dzisiaj pewnie jest, bo to jest cały czas parafia Poczesna przecież. Pewnie zaskoczyliśmy tutaj... Ale panie Piotrze, jeszcze się wpisy z Huty Starej w latach 30-40 u świętego Zbigniewa. Jasna sprawa. Dwa lata trwało przenoszenie kamienicy polskiej z parafii Kozie Głowy do Poczesny. Także spotkały się dwie kolonie tkackie w jednej, potem w jednej parafii. I nie zachował się Poczesnie mówię tak jak mówili przodkowie, ani jeden stary nagrobek. Nie ma ani jednego śladu bytności kolonistów z kamienicy na starym cmentarzu. Tak. I teraz wracamy do projektu Kamienica Huta. On cały czas trwa. Jest mi trudno samemu pracować nad aktami, bo dostęp do akt się zrobił wszechobecny i tak naprawdę człowiek jest ograniczony tylko i wyłącznie własnym wzrokiem, utratą prądu, czyli w zasadzie swoimi możliwościami. Jak widzicie Państwo, 8230 osób jest obecnie w projekcie Huta Stara Kamienica. Pracowałem ostatnio nad tym chyba dwa dni temu, bowiem w portalu Szukaj w Archiwach jest jakby kontynuacja aktu w roku 1907 do 1911 z Kamienicy Polskiej. Nie ukrywam i puszczam to tak jak na rybkę, jak ja to mówię. Byłbym bardzo zobowiązany, gdybyście Państwo ułatwili mi dostęp do z informatyzowanych akt dotyczących po nazwiskach. Tak, Chudy, Jeruszka, Mertin, Bezdziek, Mieszka, Chybadroga, Hajzna. Nazwiska też ewoluowały. Są Żydzi wśród nas, tak. Przyszli Merowie w Kamienicy Polskiej. Ja udało mi się znaleźć kontakt z panią, która jest przodkiem, potomkiem, przepraszam, rodu żydowskiego z Kamienicy Polskiej. Jestem bardzo z tego dumny. Ona jest dumna ze swoich żydowskich korzeni, są nowo i tak dalej, i tak dalej. To są masy ludzi, to się po prostu nie 6 tysięcy osób. Ale co ja chcę, Piotrze, powiedzieć, że... A w Częstochowie jest 250 tysięcy osób.
Gdzie? Tylko w tym momencie. Właśnie chciałem o tym mówić teraz, ponieważ zaczęliśmy od Biennale Dynastycznej, żeby pokazać, że to samo można zrobić dla każdego mieszkańca tych dwóch wsi. Taki sam wybór. Piotr to robi. On przysyła z Mora metryki. Trzeba się opierać o archidiecezję i parafię. Można, a to jest jedyne źródło. Podkatowickie, częstochowskie. Zgoda. Co im chodziło, że najpierw byli biskupi. Pierwszy święty Wojciech przyszedł do Polski. Na Wistulę i Wistula się pisał przez V. Tak samo Huta nie była AB, tylko była Huta Królewska. I jeszcze Częstochowy nie było, a już... Królewska to była chyba Chorzowem obecnie. Ale mówimy o genealogii. Wszyscy pochodzimy i jesteśmy mutantami europejskimi. Ale przede wszystkim pochodzimy od Wikingów. Piotrze, dla ciebie mam tylko jedną niespodziankę. Piotr do Huty Starej mówił coś takiego. Szostan zrobił lustrację, prawda? Co o Szostlandzie wiedziałem? Nic, kiedy pan Comer nam jakby pokazał prawdziwą lustrację, tą taką, którą można było dotknąć. Proszę posłuchać. To był oficer wojsk rosyjskich. Cokolwiek to dziś znaczy, znaczyło to zupełnie coś innego w XIX wieku. Posiadał wójtostwo w Bolesławcu koło Wielunia, był burmistrzem Grocholic, zastępcą wójta gminy Lubstów. W 1845 przeprowadził lustrację Huty Starej A, ponieważ już była podzielona na nie majątek, która została skolonizowana przez osadników z Mora. I możemy badać tą genealogię w oparciu o archiwum w Ołomuńcu. Dla kamienicy jest archiwum czeskie, w Zamsku to jest analogiczne. Jego żoną była Hortensja, proszę zwrócić uwagę na imię, Hortensja z Tarczałowskich, siostra Henryka Kacpra Tarczałowskiego, który ożenił się z Teodorą Błeszyńską, herbu Okrza, czyli Błeszyńskich naszych herbu Okrza. Była córką Ignacego Błeszyńskiego, regimentarza Konfederacji Barskiej, uczestnika insurekcji, ślub w Wierzbiu, parafiatczyca. Jak ktoś docieka i potrafi patrzeć na historię poprzez pryzmat prawdziwych historii i dokumentów, nie musi iść w mitologię, w mity, w stereotypy. A tu mam Blaszka, mieszkanie Częstochowy. Częstochowa jest najbardziej otwarta na wszystkie nacje. Pierwsze z brzegu, robię biogram niejakiego Błaszka. Co to za Błażek? Patrzymy, metryka. Wacław Blażek, nauczyciel, czyli metr muzyki, urodzony w 1808 w Królestwie Czeskim. Pisze do... i pisze tak. Hus monus wieć. Piotrze Ratu. Piotr mówi tak, dzisiejsze kosmonosy w Czechach. A jak do tego doszliśmy, mówię, to będzie gdzieś w okolicach miejscowości Jurg Bunclaw. Mówię, Bunclaw to pewnie będzie Bolesław. Tak, nada Bolesław, czyli w Republice Czeskiej. Był synem Jana Krawca i Franciszki Marek. Ten człowiek tu był wziętym nauczycielem muzyki. Jego ślub odbył się w Żarkach. To już mi znalazł Piotr. Jeden człowiek, proszę zobaczyć, co tu się dzieje. Wszyscy siedzieli od dziada, pradziada, może w Skotnikach, tak, ale nazywali się Skotnicy i to była stara rycerska rodzina. Natomiast Częstochowa była też domem zajezdnym. Tak jak niektórzy mówią, zmieniali się jak tramwaje jeszcze były zatłoczone. Ludzie szukali lepszych warunków życia i nieważne, czy przyszli z Bawarii, czy przyszli z Pomorza, żyli i trzeba zbadać, w jakim kontekście. To nie jest to, że o, mój wujek, tu też była osoba chłodzyńska, która urodziła się w Galicji, ale wiem, że żyła 102 lata, bo to była żona druga mojego pradziada, więc taka historia też jest ważna. Kończymy. Wprowadziłeś do bazy. Michalina? Michalina, oczywiście, że Michalina. A ostatnio, ktoś mówił o Comra. Jest książka o mafii włoskiej i tam pisze Mateo Cianciana. A ja zawsze mówię, że to jest nazwisko włoskie genetycznie, ponieważ przedstawicielka tej rodziny przypominała włoską aktorkę. Geny recesywne.